Szanowni Państwo, rozłożymy sobie proste równanie trygonometryczne, w którym wystąpi funkcja tangens. Równanie jest w postaci następującej. Tangens x równa się pierwiastek z trzech. Równanie to jest bardzo proste, ale potrzebujemy chwilki, żeby je rozwiązać, przede wszystkim dlatego, że należy, jak zwykle to z równaniami bywa, zacząć od poczynienia założeń. Uwaga! Tangens nie zawsze daje się obliczyć. Nie dla każdej liczby rzeczywistej x tangens x istnieje. Wiemy, że dziedziną tangens funkcji tangens jest w liczbach rzeczywistych z wyłączeniem liczb postaci pi drugich plus kpi, gdzie k jest całkowite. Zapiszmy to formalnie. X musi być różne od pi drugich plus kpi, gdzie k jest całkowite. Wszyscy się zgodzimy z tym założeniem, ale ja zadam jedno pytanie. Co ten zapis właściwie znaczy, proszę Państwa? To jest pewien skrót myślowy, to k należy do zbioru liczb całkowitych w nawiasie. Ale gdybyśmy chcieli ten zapis, tego założenia rozpisać zgodnie z zasadami logiki formalnej, należałoby chwilkę się zastanowić. Cóż to założenie znaczy? Otóż to znaczy, proszę Państwa, że jakąkolwiek byśmy nie wzięli liczbę k całkowitą, to x na pewno nie jest liczbą pi drugich plus kpi. X nie może być ani pi drugich, ani 3 drugie pi, ani 5 drugich pi, ani minus 7 drugich pi i tak dalej. Zatem gdyby chcieć to zapisać bardzo formalnie, mielibyśmy następujący kwantyfikator ogólny. Dla dowolnego k całkowitego x jest różne od pi drugich plus kpi. To na marginesie, żeby mieć świadomość, że ten zapis jest skrótem myślowym, który de facto jest ukrytym kwantyfikatorem ogólnym tym razem, a my przejdźmy do rozwiązania zadania. Znowu najwygodniej jest popatrzeć sobie na wykres funkcji tangens, który Państwo możecie teraz obejrzeć. Z tego wykresu łatwo odczytujemy, że x może być równe na przykład pi trzecich. Zamiast wykresu oczywiście moglibyśmy skorzystać ze znanej tabelki, w której zawarte są wartości funkcji trygonometrycznych dla często występujących w zadaniach kątów. Oczywiście, ponieważ tangens jest funkcją pi okresową, mówiąc ładniej, funkcją okresową o okresie pi, to wiemy, że nie tylko pi trzecich jest rozwiązaniem tego równania. Albo inaczej, skoro jest nim pi trzecich, to jest nim też każda liczba postaci pi trzecich dodać k pi, gdzie k jest całkowite. I oczywiście wiemy już, że ten zapis jest skrótem myślowym na formalnie wyrażone zdanie x jest rozwiązaniem równania wyjściowego, wtedy tylko wtedy, gdy istnieje taka liczba k całkowita, że x jest liczbą postaci pi trzecich dodać k pi. Ktoś mógłby zadać pytanie, jak to? Przed chwileczką zapis k należący do całkowitych w nawiasie oznaczał kwantyfikator duży. Dla dowolnego k x jest różny od tego. Tutaj oznacza kwantyfikator mały. Istnieje takie k, że x jest równe. Przecież to jest niekonsekwencja. Oczywiście, proszę Państwa, formalnie rzecz biorąc jest to niekonsekwencja, ale zapis ten jest wygodnym zwyczajem, którego nie chcemy się pozbywać, bo jest krótki, zwięzły. Natomiast to, że są różne kwantyfikatory, tutaj kwantyfikator ogólny, tutaj kwantyfikator szczegółowy, wynika stąd, że tutaj mamy zaprzeczenie zdania orzekającego równości pewnych liczb. Mamy x jest różne od czegoś. Tu mamy zdanie orzekające o równości pewnych liczb. X jest równe. Stąd taki właśnie zwyczaj interpretowania tej adnotacji w nawiasie. Ale wracając do naszego zadania, zauważmy, że ten zapis jest już końcem zadania. Mamy ogólną postać rozwiązania równania. Każde rozwiązanie tego równania jest w postaci pi trzeci plus kpi, gdzie k jest pewną liczbą całkowitą. Dziękuję bardzo.